Siema, siema. Ostatnio udało mi się skraftić mega OP łąda dla mojego builda i pokażę Wam dzisiaj, jak dokładnie to zrobiłem. Zapraszam do oglądania. Dobrze, jeśli chodzi o setup korpsów, wygląda to w sposób następujący. To jest całe te domino, e, które m, przysłużyło się do craftu tego łąda. Jak widzicie, mamy tu dużo szansy na dodatkowy item. E, dostajemy 4 itemy. Jeśli chodzi o szanse na Fracture, to jest prawie 300%, tam no, chyba 298%, jak pamiętam, czyli no, praktycznie mamy gwarantowane trzy fraktury e, na każdym z tych łądów, który się sprawdzi. E, no, i jeśli chodzi o Craft of Exile, wygląda to w sposób następujący już wam pokazuję. Troszkę, sporo szczęścia miałem, że akurat mi się trafiło, bo jeśli chodzi o te łądy to ciężko jest sobie zagwarantować akurat te mody, e, które byśmy chcieli do builda na e, ice nowe ponieważ no, czego my tutaj szukamy jeśli chodzi o prefiksy, to jest bardzo ciężko, no bo jeśli chcielibyśmy sobie zagwarantować spell damage, co jest casterem musielibyśmy powywalać dużo takich rzeczy jak lightning, fire, cold i tak dalej musielibyśmy wywalać chaos y, jakieś tam ataki no, ale jeżeli wywalimy ataki, no to na przykład schodzi nam szansa na jakieś kryty, tam kryt dla speli, czy bo widzicie, kryt dla speli jest kasterem i krytem. Jeśli damy sobie na przykład w manę, bo chcemy mieć też, no wiadomo, to jest mana stacker, także tutaj mana jest potrzebna, no to w manie mamy, mana jest tylko maną, nie ma żadnego innego taga i jest też speldemer z maną który może wejść się, frakcjurować, ale jest też ma regeneration rate. No i automatycznie to już odpada. Bo tutaj chcemy jedne mody dać bardzo dużą szansę, a na innych praktycznie zerową, nie? Także to jest taki setup, który mm, wyglądał dla mnie na najsensowniejszy. No i na szczęście się udało, ale no nie było to gwarantowane. Pokażę wam, jak generuje item, jak to wygląda. No tu już była kupa. Ehm. Tutaj też, no bo swarcirowałby się crit chance yy, dla speli, crit multi, no i albo chaos, albo crit chance zwykły, a to, ani to, ani to nie jest nam potrzebne, czyli to już byłby brick, mm, tutaj też byłby brick, tutaj również, o i tutaj mamy wonda, który, dokładnie takiego wonda dostałem, Swarcirował mi się spell damage, crit multi i crit chance for spells, crit chance zwykły też był, ale był niesfracturowany i to jest win. Zobaczmy dalej, eee, brick, tutaj też brick, również, mm, tutaj też, no także widzicie, to wcale nie jest takie, o tu na przykład już bym mógł wejść, bo sfrakturowałabym się nam tier 1 mana, e, crit multi i crit chance dla speli. to już byłby fajny łąd dla tego builda, żeby to sobie dalej krawcić, nie, eee, o. Ponownie tylko mana tier 2 z jakiegoś powodu teraz weszła. Pewnie musielibyśmy sobie też podbustować troszkę modifier tier rating, ale ta mana zazwyczaj i tak wchodzi. Tier 1 z doświadczenia, jak widziałem, także to akurat mieliśmy pecha. No także, jak widzicie, raz na kilka razy wchodzi to co chcemy, więc to wcale nie jest gwarantowane. No mi się po prostu. Przyfarciło troszkę. Sprawdzamy jeszcze raz wszystkie groby, czy na pewno czegoś przez przypadek nie ominęliśmy. No, bo jednak to jest długa zabawa, żeby to wszystko pozbierać, powsadzać, także tutaj nie możemy popełnić błędu. No i klikamy Craft. Jak widzicie, wszystkie te modifiery są wypisane. Sprawdzamy, czy wszystko jest na pewno ok. No i wybieramy item, który chcemy sprawdzić. W tym przypadku jest to łąd. A dokładniej e, będziemy krawcić. Mm, Profane Wanda. Mm, tu jest na górze. Klikamy sobie item, który nas interesuje. No i przechodzimy do craftu. Dobrze, zobaczmy, co mamy. Pierwszy łądzik to jest Brick, drugi niestety też, trzeci też jest Brickiem, no i czwarty to jest dokładnie to, czego szukaliśmy. Zobaczcie, jakie to jest piękne. <laughs> Nie mam tego nagranego z moją reakcją, ale uwierzcie mi, że naprawdę się podjerałem. No i trzeba było przejść do krawcenia tego łąda, żeby go już skończyć. Postanowiłem, że będę wrzucał esencję na Cast Speed i próbował dorzucić tutaj e, Tier 1 mana. Troszkę esencji i egzaltów na to poszło, ale w końcu. jest. Dało się. No i zabraliśmy się za dywajnowanie tego gagatka, bo lecimy na grubo, musi być dobrze skrawcone. No i jak widzicie, w końcu też siadło. Następnie kupiłem od gościa Kraft z Crafting Bench'a, a później poszliśmy zrobić na harweście. E, jako, że nasz łąd ma 30% quality, moda na elemental damage za 2% quality zamiast physical damage'u. No i tak wygląda nasz skończony łąd. Jest piękny, jestem z niego dumny. Um, a teraz pójdziemy sobie przetestować go na mapce, jak to będzie szło. Odpalam skaraby i atlas na tą taktykę, którą użyciłem ostatnio na YouTuba na farmienie Necropolis, farmienie korpsów. No, i zobaczmy, jak to hula. Jak widzicie, mój bildzik jest dosyć przyjemny. Wszystko ładnie, szybko ginie. Łąd nam ładnie też podniósł dipsa. Jeszcze, może znajdźmy bossa. Zobaczymy, jak na bosie ten damage będzie wyglądał. No i pięknie. Teraz to hula. Jeszcze takiego drugiego łąda muszę wykrawcić, <gryw> ale to może później. Dobra, to by było chyba na tyle w tym filmie, dzięki, że obejrzeliście, jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to zapraszam do subskrybowania, to nic nie boli, a na pewno miło mi się zrobi, i co, i dzięki, siema!